Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24 z gabinetu Michała Lizaka, prezesa koszykarskiego Śląska. Panie prezesie, 24 godziny minęły po wspaniałym sukcesie. Wygrana, która nie podlegała dyskusji, bardzo wysoka z drużyną KK Warszawa, dała nam upragniony awans do pierwszej ligi. Czy to jest w pewnym sensie spełnienie pańskich marzeń? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że mamy takie déjà vu troszeczkę. 5 lat temu byliśmy w tym samym miejscu, wygraliśmy rozgrywki drugiej ligi, awansowaliśmy do pierwszej, byliśmy w ekstraklasie. Później te zawirowania, które się wydarzyły, spowodowały, że znowu znaleźliśmy się w rozgrywkach drugoligowych. Ja cieszę się, że udało się te rozgrywki wygrać. Cieszę się, że zrobiła to młoda drużyna z wielkimi perspektywami, że zrobiła to drużyna, która ma przyszłość, na której można opierać marzenia o tym, żeby znowu zagrać w ekstraklasie w oparciu o swoich chłopaków, którzy tutaj we Wrocławiu dorastają, stają się koszykarzami, stają się graczami na miarę tej ligi i mamy nadzieję, że my również będziemy mogli im w tym pomóc. Ten awans, wygrana z Warszawą w ciężkich okolicznościach po przegraniu pierwszego meczu u siebie i teraz obecność w finale, walka z klubem z Krakowa, nową siłą w koszykówce, która myśli rzeczywiście o tym, żeby zdominować rozgrywki w perspektywie kilku lat, to będzie wisienka na torcie, ale nie zapominamy o tym, że w tym roku zdobyliśmy też Mistrzostwo Polski do lat 20, że za chwilę, pod koniec maja, finał Mistrzostw Polski do lat 18. I patrzę na to przez taki szerszy pryzmat, że chcemy szkolić, chcemy mieć fajny narybek, chcemy produkować koszykarzy, którzy rzeczywiście będą nawiązywali do tych największych sukcesów. Wiem, że okiem kibica z boku liczą się tylko te największe mecze, liczą się wygrane mecze w Eurolidze, liczy się kolejne Mistrzostwo Polski. Ja uważam, że droga do tego miejsca wiedzie przez taką systemową pracę od podstaw, pracę, która może w dłuższym okresie czasu dać nam rzeczywiście prawdziwe podwaliny klubu, który znowu będzie wielki. Ale pocieszmy się przez chwilę. Widzieliśmy tę szaloną radość. Kibice, którzy dopisali na tym meczu. Ja sądzę, że zawodnicy już myślą o tym, żeby postawić się tej drużynie z Krakowa, która rzeczywiście szykowana jest w perspektywie 2-3 lat, aby zawojować już na naszą najwyższą klasę rozgrywkową, bo ten finał w zasadzie w kontekście awansu nie ma już żadnego znaczenia, ale to są młodzi sportowcy. Oni by chcieli pokazać swoją dominację. Szalona radość po akcji każdego zawodnika, ta ławka żyła. Duet trenerski Dominik Tomczyk, Jacek Krzykała stworzył naprawdę ciekawy, perspektywiczny zespół. To jest ta wartość dodana tej drużyny. Panie redaktorze, na tej koszulce, którą pan ma z okazji awansu, mamy też takie hasło: młodość, przyszłość, głód sukcesu. I ja wierzę, że ta drużyna dokładnie taka jest, że jest to drużyna młoda, drużyna, która ma przyszłość, drużyna, którą oczywiście, nad którą trzeba pracować, która się musi rozwijać, ale która tych sukcesów będzie głodna. Część tych chłopaków w zeszłym roku przegrało finał U20 we Wrocławiu. Część grała U18, również przegrała finałowe spotkania. W tej drugiej lidze mieliśmy kilka wypadków przy pracy, które budowały ich, dawały im doświadczenie i powodowały, że tak naprawdę przechodzą z jednego poziomu na drugi. Ja wierzę, że dla nich w tym roku była tylko jedna możliwość. Ci chłopcy na drugą ligę w przyszłym sezonie byliby i za dobrzy, i po prostu marnowaliby swoją karierę.